19.30 minęła. Krzysztof Ziemiec, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Nasz redakcyjny kolega Kamil Durczok został laureatem dziennikarskiej nagrody Fundacji Braci Pruszyńskich. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są od 15 lat tym dziennikarzom, którzy szukają prawdy, wykazują mądrość, wyobraźnię polityczną, a także odwagę. Uzasadniając wyróżnienie dla Kamila Durczoka, Fundacja zwróciła uwagę na konsekwencje i elegancki styl pokonywania przeszkód w drodze do prawdy. Nagroda jest przyznawana od 1989 roku mądrym i uczciwym dziennikarzom. Fundacja im. Pruszyńskich wyróżnia tych, którzy charakteryzują się dociekliwością, a w swojej pracy kierują się odwagą i nie boją się poruszać trudnych tematów. Dotychczas kapituła wyróżniła m.in. księdza Józefa Tischnera, Adama Michnika, Jacka Żakowskiego, Monikę Olejnik i Waldemara Milewicza. Według OBOP-u wczoraj wiadomości oglądało 5 840 000 osób. Z tych samych badań wynika, że dziś jesteśmy najpopularniejszym źródłem informacji dla 1/3 Polaków. A zaufanie dla naszego programu od lutego wzrosło do 72%. Cieszymy się bardzo, dziękujemy za zaufanie. To miły dla nas prezent, tym bardziej, że szczególnie w dniu, kiedy wiadomości skończyły 15 lat. Niespełna 3 tygodnie po pamiętnym oświadczeniu Joanny Szczepkowskiej 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Wystartowaliśmy. Wiadomości w naszym nowym dzienniku będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. Nie było łatwo z tuby propagandowej zrobić rzetelny i obiektywny program, ale entuzjazm w zespole był wielki. Podjął się tego pierwszy szef, Jacek Snopkiewicz. To było tak jak przycinanie diamentu przez ucznia, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Był to moment z dzisiejszej perspektywy naprawdę rewolucyjny. Udało się i szybko zyskaliśmy wiarygodność. Odnosiliśmy sukcesy i wpadaliśmy na rafy. Zmieniały się dekoracje i szefowie. Na tych zdjęciach prawie nierozpoznawalne późniejsze gwiazdy dziennikarstwa stawiały u nas pierwsze kroki. Z czasem pojawiła się konkurencja, której godnie stawiamy czoła, mogąc o 19.30 pochwalić się największą oglądalnością. Dobry wieczór, Kamil Durczok. Wydarzenia w Polsacie ogląda od 1 300 000 do 3,5 miliona osób. Fakty w TVN od 2 400 000 do 3,5 miliona. Widownia wiadomości przekraczała zawsze w minionym miesiącu 4 miliony, a nasz rekord wyniósł prawie 6 milionów widzów. Średnio nasz program ogląda codziennie 4 800 tysięcy osób. Te wyniki zdaje się potwierdzać ulica. Czy pan nas ogląda? Oglądam, tak. Czas, jeśli nie uczymy, to oglądamy. Wiadomości są mniej formalne takie. O. Troszeczkę wierzę, troszeczkę nie. Gdyby było więcej społecznych tematów, może, bo polityki jest na pewno dostatecznie dużo. Przekonaliśmy do siebie nawet najbardziej zatwardziałych przeciwników z DTV. Gdybym nawet nie robił dziennika telewizyjnego, to bym jednak oglądał wiadomości. Aż do momentu, kiedy inny program by się okazał programem popularniejszym. Żeby do tego nie dopuścić, staramy się trzymać rękę na pulsie i być zawsze tam, gdzie dzieją się sprawy ważne. Pod chwilą otrzymaliśmy informację o tym, że płonie. Jesteśmy z Państwem od rana do nocy w 12 wydaniach, a oglądać nas można nie tylko na ekranach. Magdalena Gardowska, Wiadomości. Jeszcze raz dziękujemy, zrobimy wszystko, aby zaufania nie zawieść. W Wiadomościach to wszystko, ale przed nami jeszcze dobre czy złe, ale zawsze informacje o pogodzie. Marzena Słupowska, ale wcześniej sport i Przemysław Babiarz. No, Jerzy Dudek zatrzymał Francję, to wszyscy wiemy, ale Brazylia przegrała z Ekwadorem. Częściowe usprawiedliwienie to, że był to mecz w stolicy Ekwadoru na wysokości 2800 metrów nad poziomem morza. O tym za chwilę. Dziękuję bardzo. W Wiadomościach to wszystko. W imieniu Doroty Wysockiej zapraszam na wydanie wieczorne o 23. Życzymy spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 19.30.